Hej, cześć, siemano wam wszystkim moi drodzy, tutaj Tivur i witam was w Need for Speed Unbound. Piękna muza wjeżdża na początek, ludzie. Jeżeli śledzicie mój kanał od nie aż tak długiego czasu, to możecie nie wiedzieć, ale mimo iż nie znam się na samochodach, kompletnie nie ogarniam marek, co jest dobre, co jest złe, co się psuje, czym się jeździ. Naprawdę lubię grać w ścigałki. Oczywiście nie w symulatory, ale w arcade'owe Need for Speedy. Ja pierniczę. Dawajcie mi każdą możliwą kolejną część. I w tym roku jest to Unbound. Bardzo dobrze oceniany mimo wszystko, mimo całej tej kontrowersji związanej z różnymi dziwnymi animacjami, które są tutaj obecne. Ludziom się podoba i gra się przyjemnie i nie wątpię, że mi też się będzie grało przyjemnie. Z tego co wygooglowałem, gra ma tryb fabularny i jak najbardziej, o ile nie stanie się on zbyt męczący albo nieprzyjemny do grania, mam zamiar go na kanale przejść. Nie wiem, czy mamy tutaj zaawansowaną historię, jak pięcie się po blackliście, jak było w Most Wanted, czy może coś prostszego, może będzie znowu zablokowany drążek, ale jak najbardziej mam zamiar ograć tę fabułę, o ile będzie fajna, tak jak mówię. Tak więc uwaga, rozpoczynamy serię, będziemy jeździć, będziemy się ścigać, to jest taka troszeczkę nieopanowana rozrywka na wysokich oktanach. Już tutaj slangu motoryzacyjnego używam, paliwo. Nie wiem, chyba mam dobry humor, bo włączyłem coś fajnego i kolorowego zaraz po nagraniu trzech odcinków Kalisto Protocol. Zaczynamy, moi drodzy! Nie wiem, o co tutaj chodzi dokładnie, jaka jest fabuła, wiem, że jest bardzo specyficzny styl tego Need for Speeda, ale szczerze mi się podoba. Raczej nie spodziewajcie się u mnie wyłączonych animacji albo wyłączonego efektu nitro, dymu spod opon i skrzydeł z samochodu, kiedy wykonuję jakieś skoki, bo mi się to po prostu podoba. Mamy oczywiście tutaj start fabuły, mamy różne ustawienia. Chciałem nagrać na title screenie wstęp, więc dajcie mi chwilę, żebym dopasował opcje. Muszę wam to zaprezentować, bo szczerze sam trochę nie wierzę. Nie wiem, czy nie potrafię znaleźć głębszych opcji, ale jedyne co tutaj jest, to jakość grafiki. Jakby, przepraszam, mógłbym dowiedzieć się dokładnie, czym jest max jakość grafiki, bo nie mam zielonego pojęcia. Nawet nie wiem, czy do końca zastosowały te ustawienia, więc muszę teraz grę zrestartować. Cóż, chyba powinno być ok, tak więc nie przeciągajmy dalej i od razu zaznaczę, błagam. Wiem, że wśród was mogą być fani motoryzacji, proszę zignorujcie wszelkie moje absolutnie niezwiązane z prawdą komentarze na temat marek samochodów, silników, ani tego jak działają samochody, bo nie mam o tym pojęcia. Mam prawo jazdy od 11 lat, umiem jeździć samochodem, ale wybieram kolejne modele na podstawie tego, czy mi się podobają, a nie dlatego, że jestem wielkim znawcą. Fabuła, moi drodzy, zobaczcie. Zobaczmy, o co chodzi w tym Need for Speedzie. Mamy polski język, mamy wybór personalizacji. Mamy polski dubbing! O Boże, to będzie komicznie fajne, nie mogę się doczekać. O, tutaj mamy jakiegoś Rizzlersa, czy jak oni się tam nazywają. Zobaczmy, czy będzie ktoś... O, ho, ho! Blondasek, brodasek? Kurde, kuszące. Ale chyba wezmę tego ultra wychillowanego ziomeczka. Pełna Essa. I żeby nie było, Essa została młodzieżowym słowem roku, dlatego mogę jak najbardziej jej używać. Wybierz model gracza. Wybierz model, a to jest model gracza, okej, okay. Edytuj model gracza, cholera jasna, mogę tutaj, rozumiem, kształt twarzy wybrać, gdyby tylko typiarz, kurwa, tak nie kręcił głową na wszystkie strony, byłoby mi prościej. Dobra, ważne, skomponujmy coś totalnie losowego, kolor oczu, no kolor oczu niech będzie taki, jaki mam ja, czyli niebieskie, ale możemy tą niebieskość trochę podkręcić. Kolor skóry, nie wiem jaki ja mam kolor skóry, może taki środkowy powiedzmy, wyposażono, wybierz głos. Ale będzie zabawa. Chcę pokazać Lakeshore, co potrafi to auto. Oj, pokażemy! A jak wymoduluje się na maksa tu? Wyścigi uliczne mam we krwi. Jakbym, kurwa, bohaterem bem... Na szczyt wiedzie długa droga, zaś na dno szybka. Jakbym bohaterem Ben Ten grał. I dobra, nie będziemy się męczyli z takim głosem przez całą grę. Wybierzemy taki maksymalnie, powiedzmy, nie wiem, na niskie tony skierowanym. Głowa, o Boże, tyle opcji głowy. Ale kurwa, ta jego fryzurka Rizzlersowa całkiem mi się podoba. Ale dobra, wybierzmy coś i... Ohoho, wielkie afro, kurwa. No, już jestem podkuszony, żeby wybrać wielkie afro. Czemu nie? Bylebyśmy się tylko we wnętrzu samochodu mieścili i będzie zajebiście. Spróbujmy w takim razie. Wielkie afro, kolor włosów. Może nie szalejmy aż tak bardzo z kolorem. Ja tam jestem fanem czarnych włosów. Ale widzę, że mamy kolor, a potem jeszcze barwę. Możemy sobie jakieś tutaj... Pasemka pierdolona. Dobra, to inaczej. Niech podstawa będzie...
nie wiem, czerwona? Możemy zrobić sobie czerwoną, niechaj tak zostanie, ale reszta włosów niech będzie... Boże, czemu kurwa wyglądam, jakbym był, nie wiem, wyciągnięty z opakowania lalki Barbie? Może zróbmy po prostu jeden czarny kolor, ale nie zmieniło mi kurwa fryzury. Nie wiem, czemu na nałożenie tych zmian tyle czasu zajmuje, więc... Jeszcze raz, włosy, afro, wielkie czarne afro. Ledwo widać, jaki jestem płci, ani jakby kim w ogóle jestem. Taka brudka, o Jezus Maria, to wygląda niesamowicie dobrze. Głupia postać w Need for Speedzie? Check. Dobra, nie, może jednak ten zarost lepiej jakby inaczej wyglądał. Czemu to tak dużo czasu zajmuje zaaplikowanie tego? Dobra, bez zarostu, będziemy takim po prostu młodym, dziewiczym kierowcą. Szczegóły twarzy? Kurwa, oczywiście. Błoto? Nie, to nie jest błoto, to są chyba piegi, tak mi się wydaje. Makijaż średnio jakby mi podchodzi... Nie mam nic przeciwko temu, żeby faceci sobie makijaż robili, ale nie jestem największym fanem. Plasterek po tym, jak się wyjebałem na motocyklu, jak najbardziej pasuje. Okulary przeciwsłoneczne? Szczerze? Chyba nie. O, może takie do 3D. Nie mam też pieniędzy, żeby je kupić. Wywalam te okulary. Jezus Maria, jaki jestem kompletnie zjarany. Ale ta fryzura jest cudowna. Ten bohater jest kompletnie zjarany. Mogę też zmienić mój styl. Marki, przeglądaj według marek. Proszę, proszę. Mamy tutaj normalnie marki z prawdziwych. Fila, Puma. Mam buty Pumy, kurwa. A dobra, nie mogę chyba za bardzo zmienić mojego ubrania, bo jestem za biedny. Nie mam, a nie, mam 150 tysięcy. Kurwa, dobra, to jednak mogę sobie zmienić. Ale tutaj jest tak dużo różnych opcji. Płaszcze, kurtki, buty, wansy. Dobra, wiecie co, na szybkości. Płaszcze, kurtki, Jesus, wszystkie ubrania. Płaszcze, kurtki, co będzie najlepsze? Wybierzmy coś oczywiście takiego, co powie wszystkim dookoła, że jesteśmy ultra... Ultra bolerem. Wielka, puszysta kurtka za $1500. Let's go. Czy przez to będę miał jakiś super chujowy samochód? Prawdopodobnie, ale jestem na to gotowy. Big Titty Golf Girlfriend na podkoszulku? Lecimy. To tylko $50. Spodnie? Gdzie macie jakiś... Leginsy. A może jakieś sukienka na przykład? Nie, to są jakieś takie luźne porty. Dobra, bierzemy luźne porty. Let's go, w tym kolorze. Buty? Kurwa, oczywiście. Te pasują perfekcyjnie do joggerów. Czapura może jakaś? O, tak, żeby opanować to mój afro. Może taki bucket hacik po prostu. Co prawda kolor średnio mi chyba podchodzi, ale jakaś taka czapa w sumie może nie będzie wyglądała aż tak źle, ale nie, nie chcę wyglądać jak wyjebany z roboty czarodziej. Może faktycznie... Nie, dalej wyglądam jak czarodziej. Tutaj widziałem taką jedną, która była ok. Taka, wiecie, luźna, zwisająca, może czerwona, może czarna, czerwona, żeby dodać trochę koloru. No i zajebiście, absolutnie jestem płciowo dwojaki. Trudno powiedzieć, do jakiej, z jaką płcią się identyfikuję. Wyglądam absolutnie beznadziejnie. Pozy, o Jezu, dobra, pieprzyć pozy, niech robi jakie chce. Ale trochę inny model, nie, nie ten model gracza, chcę edytować mój model. A kogo bym tutaj wybrał? Chodzi o kształt twarzy, ale kurwa, dlaczego przy każdej zmianie on zaczyna kręcić głową? Nie mam zielonego pojęcia. No każdy z nich, szczerze mówiąc, wygląda jakby nie, jakby miał spore problemy z ukończeniem 5. klasy podstawówki, więc nie wiem, jaka opcja będzie tutaj najlepsza. Tutaj podkrążone oczy może, dobra! Czemu ja się tak bardzo na tym skupiam? Nie ma to większego znaczenia. Ostatecznie płci się tutaj nie wybiera, bo już się płci w grze nie wybiera. Ale weźmiemy tego grzmota i wygląda na absolutnie zjaranego. A co to jest prezentacja? A to jest głos. No i co? No i zajebiście. I tak, i w taki sposób będziemy podbijali to miasto. Zakończ i kontynuuj. Tak! Złom do odbudowania. Złom do odbudowania, kurwa. Dodge Charger. Muscle Cary nie za bardzo mi podchodzą, głównie ze względu na to, jak ich napęd działa. Lamborghini Countach. Countach, Countach, nie wiem nawet jak to do końca przeczytać. Też średnio, ale ten Nissanik, kurde, muszę przyznać, bierzemy Nissana. Restauracja. Poziom, aha, dobra, teraz mi pokazuje jeszcze szczegóły, co? Drift, 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 teren, asfalt, widzicie? No ten jest bardzo zbalansowany i nawet jest na tyle samo procent pod drift. Dobra, bierzemy Nissana. Wszystkie mają dokładnie ten sam rating, tak więc nic mnie to nie interesuje. Wybierz ten samochód. Będziemy zapierdalać Nissanem i mam nadzieję, że pochwalicie mnie za tą decyzję. Kamerka jest trochę rypnięta w tej chwili, będzie chyba zasłaniała mapę, ale mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkodzi w cieszeniu się tym, co tutaj się zaraz będzie działo. Podbijanie miasta rozpoczyna się. Czemu jestem tak ekstremalnie podekscytowany? Nie wiem. Przez całe lato pracujemy nad tym wozem. Daj mi się wreszcie przejechać. Dobra, polski dobra, Dawid! Tylko ostrożnie. Nie chcę żadnych niespodzianek. Nissan odbudowany. Nie mogłem mu kolorów wybrać, niestety. Ja jestem wielkim fanem robienia jakichś pikuśnych kolorów. Czasami mnie bierze na zrobienie totalnego gówna, a czasami lubię sobie grzmotnąć po prostu
Może jakieś kalkomanie z internetu, jeżeli tutaj jest taka opcja. Proszę, animowany dym spod opon. Gdzie są moje skrzydła? Gdzie jest moje nitro? A i gram na PC-cie, zaznaczę. Zresztą wybierałem ustawienia. Ale mam pada xboxowego. Gaz do dechy, skurwysynu, jedziemy! Widzę. Zaraz, zakręt. Co mnie, kurwa, zakręty interesują? Ja po prostu trzymam gaz, nigdy go nie puszczam. Skręć i stuknij hamulec. Aha, dobra, i wtedy po prostu wchodzę w tryb automatycznego driftu, co? No dobra, faktycznie, stuknąłem sobie ten hamulec i tak troszeczkę dziwacznie driftuję, ale myślę, że jeszcze się do tego przyzwyczaję. A, dobra, ty! Ja pierdolę, przecież to są metalowe bandy, a ja to kasuję, jakby było z papieru. Dobra, ale okej, rozumiem, muszę stuknąć ten hamulec, a potem wrócić do mojego gazu, bo inaczej nie będę driftował. Jak debil puszczałem jakikolwiek gaz i po prostu liczyłem, że auto samo będzie płynęło. Dobra, byleby tutaj nie pomordować zbyt dużo ludzi w ruchu ulicznym, manipulowanie tym gazem na zakrętach jest najważniejsze. Trochę tutaj dodaj, trochę tutaj odjąć. Nitro! Ale nitro jest, kurwa, zbanowany. Czasami ważny będzie drift, czasami ważniejsze będzie odpowiednie hamowanie. Przytrzymaj, aby aktywować nitro. No dobra, ale ja mam to nitro? Nie mam tego nitro? W końcu nie wiem. Czy dostanę je teraz? Ojojojojoj, dostanę je za darmo. Czyli... Rozumiem. Za wykonywanie chyba jakichś ciekawych manewrów dostaje nitro. Ono zostaje wtedy załadowane, kiedy, o właśnie, coś rozpierdalam, mijam blisko pewnie inne pojazdy, może się w nie wpierdalam. Trudno uwierzyć, że w końcu będziemy się ścigać. Dobra, nie wiem, o czym oni tam pierdolą. Będę skupiał uwagę na tej fabule tylko i wyłącznie podczas cutscenek. Jadę w tej chwili pod prąd, ale to za bardzo mi nie chce. Albo, okej, dobra, rozumiem, ja nitro mam cały czas, tylko tam chyba jakieś boosty do tego nitro są za te sztuczki. Dobra, to ma trochę więcej sensu niż zarobienie na nitro ciekawą jazdą. Kurwa, moje włosy, dopasować bardziej do mojego bohatera. To nasz śmiertelny wróg. Inny samochód. Proszę, jest tu cała społeczność wyścigów. Cała społeczność? Kurwa, jest ich tylko czterech? Weszli do gry wprost z ulicy. A, rozumiem, że tak wygląda życie w świecie wielkich wyścigów. Podnoszenie poziomu zrywu nitro. Skacz, driftuj, draftuj i wykonuj uniki, by wypełnić licznik zrywu nitro. Dobra, bardzo chętnie, sukwo. Czemu nazywam jakby tutorial w tej grze sukwą? Nie wiem, trudno mi to wytłumaczyć. Dawaj, Nissanie, dasz radę. O Jezus Mario, włączyłem, kurwa, mapę. Chciałem kamerę zmienić. Jak się zmienia kamerę? Nie mam zielonego pojęcia. Jo, stuknąłem hamulec, jadę dalej, zryw nitro. Dobra. Rozumiem, że najlepiej zaraz po jakimś odpowiednio fajnym manewrze to nitro sobie grzmotnąć, ponieważ wtedy będzie to lepiej działało. Ohoho, tak jest! Moja ulubiona taktyka, moi drodzy, moja ulubiona taktyka. Jednak nie mam stuknąć A, tylko mam, kurwa, przytrzymać A. Gra mnie oszukuje. Próbuję draftować. Draftowanie to technika chowania się w tunelu aerodynamicznym, który tworzy się za poprzednim przeciwnikiem. Znaczy, za poprzednim przeciwnikiem, za następnym. Oho, potrąciłem kobietę! Bogu ducha winną kobietę oczywiście. Dobra, nie do końca rozumiem, jak działa ten zryw nitro, ale damy radę. Oho! Autentycznie, wszystkich ich można potrącić. Ale podoba mi się to, jak się operuje w tej grze prędkością i nitro. W sensie, jesteśmy zachęcani do tego, żeby używać tego nitro za każdym razem, jak wychodzimy z zakrętu. Żeby dodać sobie prędkości na wyjściu, żeby zyskać jakąś przewagę nad przeciwnikami. Dokładnie w momencie, kiedy zakończymy jakiś manewr, i to mi się strasznie podoba. Proszę, zakręty, kurwa, drifty, kontrolowanie pojazdu, zryw driftu. Znaczy, zryw nitro, kurwa. Tyle różnych terminów tutaj do opanowania. Dobra, nasza ekipa ewidentnie naprawdę chce się wbić w całą tą społeczność wyścigów ulicznych. Jak na razie niesamowite mieliśmy szczęście, bo jeden się odbywał zaraz przed naszą maską. Policja? Spokojnie, jestem specjalistą w mordowaniu policjantów. Bo czasami jak widzę te wraki, to inaczej tego nie można opisać, jak mordowanie władz. Ale hej, w wielu grach idziemy po prostu techniką JP na 100% i tyle. Gliny na ogonie, a ja mam zryw nitro! Boże, fajne są te wszystkie animacje, które się dookoła wyświetla. Jestem wielkim fanem. Ale jaki ten zryw był potężny. A mam nadzieję, że jakby za bicie przeciwników dostaję dodatkowe punkty, a nie jestem karany w żaden sposób, bo to by było strasznie słabe. Kurwa, jak my widzimy, jak to powietrze nas opływa, jak jesteśmy w drafcie. Jakie zajebiste! Widzicie, to jest wizualizacja, jakiej od dawna potrzebowałem. Zryw! Umiesz jeździć. O nie! O kurwa, co zrobiłem? Dobra, zresetowałem całą moją pozycję, ponieważ zajebałem totalnego dzwona w betonowy słup. Społeczność
społeczności wyścigowej. Naprawdę rządzimy. Społeczno. Naprawdę rządzimy. Powiem tak, ja liczę tutaj na fajny model jazdy, nie liczę na ekstremalnie dobrą fabułę, voice acting, ani nic więcej, tak więc nie miejcie na uwadze tego, że będę cały czas cisnął bekę z tego, co mówią nasi bohaterowie, bo czasami cringe łapie mnie przepotężne, ale liczy się dobra zabawa i jakby fajne jeżdżenie samochodami, potrącanie ludzi, którzy sobie chodzą po chodniku, ktoś zapierdalał tam do Sephory, żeby sobie kupić zapas jakiegoś perfumu, a ja co? A ja zniszczyłem mu całą przyszłość, kurwa. Uhu! Ja, zajebiste, ale mi się podoba. To jest Need for Speed, jakiego potrzebowałem. To jest grudniowa rozrywka, jaka będzie was wszystkich napędzała. Mam nadzieję, że codziennie w te wszystkie śnieżne, zimne dni. No i oczywiście będziemy oglądali naszego pięknego bohatera i jego fantastyczną fryzurę. I też ewidentnie chyba jakichś raperów odtworzonych. No wiem, że to głównie raperzy się ścigają w wyścigach ulicznych. Tak zarabiają na swoje teledyski. Wybrałem jakby co wymagający poziom trudności, to jest medium tej gry. Nie brałem ani za łatwego, ani za trudnego, żeby po prostu móc się tutaj dobrze bawić. A pewnie nieraz dostanę tutaj w dupę i będę przegrywał te wyścigi, a potem je powtarzał, a potem upgrade'ował samochód i potem jeszcze raz je powtarzał. Aczkolwiek jestem fanem, że gram teraz z Need for Speed, a nie w Forza Horizon, bo Forza Horizon troszeczkę odeszło od tego, co mi się zawsze podobało. Tam po prostu się w nieskończoność jeździ różne wyścigi, kolekcjonuje auta. Liczę na to, że ten tryb fabularny będzie jakoś mnie tutaj fajnie pchał przez kupowanie nowych samochodów, różne rodzaje zawodów, które jednak będą dawały mi poczucie progresu, a nie nieskończonego odblokowywania coraz to kolejnych rzeczy. Riddles Rides. Nie, read, ride, nieważne. Jas, mam pełno wiadomości na temat dzisiejszego spotkania. Jas! Mówiłam, ludzie stawiają naprawdę gruby hajs. To nasza szansa. Kurde. I co ty na ja to? Ja pierdolę, jak ja wyglądam. Ślicznie. Rizzler. Pachnie też. Uwielbiam zapach benzyny. To wiele tłumaczy. Codziennie rano szczerze wącham mówiąc, na pobudkę. Nie mogę uwierzyć, że zamieniliście mój złom w to. To uwierz. Niech Lakeshore uważa. Co? Ma wszystkie papiery. Jasne, a ja jestem LeBron. Słuchajcie, nie zabrania wam się ścigać. Sam wiem, jak to jest czuć to pragnienie. Pragnienie... No wiecie, pragnienie... Pragnienie czego? Benzyna przez niego przemawia. Mam jedną prośbę. No, nie ścigajcie totalnie naćpane oparami. Cyril Heights. Przecież sam jesteś z Cyril Heights. Tak, i stąd wiem, czego się można po nich spodziewać. Niczego dobrego. Rydell, zawsze mówiłeś, że świetnie znam się na ludziach. Nigdy tak nie mówiłem. A co, Rydell, nie ufasz mi? Po prostu wygrajcie. Woohoo! Hell yeah! Mówię poważnie. Nie gadajcie, tylko wygrajcie. Przygotujmy się. Mam przeczucie. To jest ta noc. Musimy tylko nadać mu imię. Strasznie frajersko wyglądam. Ale hej, to ma być opowieść o tak zwanym underdogu. Kimś, po kim nikt się niczego nie spodziewał, a on dotarł na sam szczyt. Plus pewnie będę mógł się później przebierać jak nic. Co my tutaj mamy? Uuu! Mogę zmodyfikować sobie moją tablicę rejestracyjną. No to cóż innego mogę tutaj napisać, jak nie... Dupaka! Let's go! Nie! Jak to wulgarne! O nie! No to może na przykład... Blachara? Blachar. Dobra, no będę kurwa blacharem w takim razie. O tak, ja oddałbym wszystko za dobre ruchańsko w bagażniku twojego Nissana. Graj fury postać. Dobra, oczywiście, że mogę już teraz modyfikować moją postać. Fury. No furę mam jedną, czy ja mogę coś jeszcze zmienić w tym samochodzie? Edytuj sylwetkę auta, dotawaj, usuwaj panele nadwozia. Dobra, co oni tam pierdolą? Nic mnie to nie interesuje. A. Całe zestawy widzę modyfikacji, które mogę tutaj zastosować. Kurwa, tak może to auto wyglądać? Kompletnie nie wygląda jak Nissan. To wygląda bardzo jak Nissan, a to w ogóle ja pierdolę.
Edytować? Ty, no to wygląda całkiem nieźle, ale dobra. I tak tego mi się nie uda w tej chwili. Tam są gotowe zestawy, mogę sobie maskę zmodyfikować. Nie, mam zero gotówki. Co ja odpierdalam? A lakiery chociaż? Może jakiś winyl, kurwa, lakier? Mogę zmienić kolor. Dobra, zajebiście. I to chyba będzie za darmo. Mam różne materiały, mogę zrobić pro. Dobra, aż takie pro mnie nie interesuje. Czy ja mogę to zrobić szybciej myszką? Nie, muszę to robić krzyżakiem. Znaczy krzyżakiem, strzałkami. Dobra. Ej, co by tutaj wrzucić? Może taką na przykład lekką pomarańczkę, moi drodzy? Materiał na jakiś fajny, niech będzie ten materiał. Kameleon! Zawsze jestem fanem kameleona. Może opalizujący, stal damasceńska. Oho! To takie trochę zbyt in your face, ale matowy. Kurwa, jestem wielkim fanem matowego malowania na samochodzie. Nie wiem, czy kiedykolwiek wam to mówiłem, ale strasznie lubię matowe folie na samochodach. Matowy karbon? Dobra, czemu nie? Matowy karbon niech będzie. Tylko czy ten kolor tutaj tak dobrze wygląda aż na tym matowym karbonie? Może jednak jakaś czerwień? Może po prostu czerń? A może coś bardziej takiego fajasierskiego? Zielony? Tutaj widzę, jest taki odpowiedni poziom jasności. Dobra, może taki fiolet. Kurwa, dobra, fiolet. Jak balasi. I potem będę musiał rozpierdolić ten samochód. Widzę, że tutaj różne winyle mogę nakładać. Nie, nie, nie. Ja nie mam psychy do robienia winyli. Wystarczy mi lakier. Zastosuj zmiany. Nowy zapis. Tak, dawaj. Dobra. Mój fioletowy fajfus zaraz was wszystkich prześcignie. Oczywiście, że mają projekty innych graczy. Tagi i o, efekty dymne. Trzeba się trochę wyróżnić, zwrócić na siebie uwagę. Efekty jazdy wpływają na to, co widzisz wokół samochodu w trakcie niektórych akcji, tak jak drift, zderzenia czy korzystanie z nitro. O! To jest co? Ja pierniczę, ile tego jest? Dobra, widzę, że dym spod opon. Czerwony już mnie troszeczkę kusi, ale ten jest fajnym połączeniem kolorystycznym. A dobra, to jest, widzę, cały taki zestaw. Takie linie, które jadą i dym jest taki szaro-czerwony, co? Ale mogą być pioruny i to może być takie trochę fioletowo. O, wygląda całkiem nieźle. Dobra, wezmę sobie to. Widzę, że wszystkie w tej chwili mam. Są jakieś... A, są takie, które są za wyzwania, co? Pewnie jeszcze więcej można kupić. Tutaj mamy też całkiem zajebiste. Fajne to jest sample. Nie wszystkie fury muszą brzmieć tak samo. To oczywiście też jest dopiero do odblokowania. Odtwarzaj dźwięk. Okej, dobra. Czyli tutaj są po prostu różne opcje dźwięku, które będę wydawał robiąc nitro. Dobra, neony, pneumatyka? A, to kosztuje. Oczywiście, że kosztuje. Dobra, koniec to. Musimy jakiś kurwa wyścig tutaj zrobić. To jest ekran mapy. Zanim opuścisz garaż, wybierz miejsce, do którego chcesz jechać, by wyznaczyć trasę. W dowolnym momencie mogę otworzyć. Tu jest lot. Możesz brać udział w zawodach, żeby wygrywać kasę. Wszystkie dostępne zawody są tutaj. Wybierz lot, żeby przeglądać zawody. Dobra. Jaki wskaźnik na tej mapie się też znajduje? Jak się oddala? A dobra, widzę, że oddalanie jest takie skokowe, a nie płynne. No dobra, zawodów... Polska muza. Proszę, proszę. Wpisowe 0 dolarów, nagroda 3000 dolarów, wzrost obławy, opuścić garaż, zapierdalamy tam w takim razie. Wciśnij A, kiedy świeci zryw nitro, żeby aktywować krótkie, potężne... Oho! Dwa rodzaje nitro. Krótki, szybki zryw albo nitro naturalne. Dobra, jedziemy na zawody. Jak się kamerę zmienia? Co tam się dzieje? Widzę, że mamy tutaj też ten asystent, gdzie mogę dojechać. Bampery? Jak się kurwa kamerę zmienia? Tym się włącza mapę, okej. Okay. Dobra, nie mogę tak żyć. Muszę zobaczyć, czy mogę bardziej odsunąć moją kamerę. Sterowanie, martwa strefa, nie. Kontroler w świecie gry. Niższy bieg, wyższy bieg, hell no. Przesuń kamerę. Prawą gał... A nie, to ta... Kurwa, to jest inne przesuwanie kamery. Y! No dobra, fair. Y żadnych też działa. Knajp, żadnych dup. Dobra, to jest maksymalne chyba odsunięcie. Znajdziemy coś na... Ciekawy jestem, czy tutaj jakby nie wyłączyłem sobie teraz jakiejś formy inteligentnej kamery w stylu o, ładnie się będzie przesuwać w momencie, kiedy robisz drift, to jakoś tam ładnie się odsunie. Ale kurde, nawet podczas jazdy na mieście cały czas widzimy, jak się ciągną za naszym samochodem jakieś te znaczki, różne hologramy, hieroglify. Wiemy, co robimy. A mogę jakiegoś skoka zaliczyć, ale dobra, mniejsza z tym. Tutaj drifting na ulicach miasta, kasujemy lampy, mordujemy ludzi, wjeżdżamy im do domu i robimy im w jacuzzi. Kupę! No, to było obrzydliwe, mogę tego nie mówić, ale coś chciałem jakoś to dokończyć. Ała! Nie wiem, o czym pierdolą nasi bohaterowie. Jestem tutaj, żeby rzuć gumę, wygrywać wyścigi i ruchać cuki. No i niestety nie wygrałem jeszcze wszystkich wyścigów, więc muszę realizować elementy mojego planu dopiero. No dobra, jest zajebiście, okej, czyli krótki zryw, a wykorzystanie mojego nitro są dwie kompletnie inne rzeczy. Rozumiem.
Jedź na zlot zatem. Mam cały czas pokazane miejsce, do którego muszę dojechać. A tu muszę dojechać. Ty, dobra. Wessało mnie do środka tunelu, kiedy dojechałem na miejsce. Nigdy nie widziałam tylu ludzi na zlocie. Musisz nadrabiać miną. Ciekawe jest to, że miałem 150 kafli, wydałem coś tam na ubrania, potem i tak nie było stać na samochód. Mogłem więcej wydać na ciuchy. Trochę to przemyśleć. Wygląda, jakbym był 3 razy szerszy niż jestem. Dobra, zawody. Wyścig uliczny, centrum Lakeshore. Lecimy, damy radę. Kurwa, jaj dam rady. Patrzcie na mojego fioletowego falanga. Blachar. Dobra, jest tutaj jakaś forma szybkiego startu, czy mogę po prostu przetrzymać gaz i zapierdalać? O, jak mi brakowało Need for Speed'a. Tak się będę dobrze bawił, czuję to. Będzie to taka dobra forma oderwania się od psychicznych ran, jakie powoduje u mnie Callisto Protocol. Dobra, nie wiem jak się poprawnie... Ty, a co mi tam zaznaczyło? Czacza? Kim jest kurwa Czacza? I ewidentnie ruszyłem jakoś strasznie chujowo. Nie wiem jak poprawnie ruszać. Zacznij pas. Możecie być świadkami rozmów naszych współbohaterów, kiedy... Drafting, kurwa, i bong! O, nie! Ja pierdolę, wyścig się ledwo zaczął, ja już się skasowałem, kurwa, come on! Policja tam oczywiście wszędzie w okolicy jeszcze się znajduje, ja tutaj zaraz będę mógł super zryw pierdolnąć, dobra. Odpowiednie momenty na zryw też są kluczowe moim zdaniem, ponieważ bez tego nie wyprzedzimy odpowiednio przeciwników. Hell yeah! Dobra, my tą policję będziemy skutecznie mordowali, tak więc nic się kurwa nie przejmuj, droga koleżanko, jakkolwiek się nazywasz. Czytałam tylko o nim, Freydenowi. Dziwne są te dialogi, mam wrażenie jakby się odgrywały we wnętrzu mojej głowy. O! Nie, no tak, zapomniałem, że ja te bandy mogę przecież kasować, jak pliki z nagraniami, jak mi się coś popierdoli. Dobra, o, piękny zryw, eksplozja smaku prosto z mojej rury. Ja pierdolę. Boże, to są takie gry, przy których naprawdę mam wrażenie, że jednak moja umiejętność gadania absolutnych głupot w każdej chwili jeszcze nie zniknęła. Póki my żyjemy. Jeden błony cię wyprzedza. A co ty tam pierdolisz? O Boże, ja mam Dead Space'a jeszcze na mojej miniaturce EA. Zapomniałem o tym drobnym fakcie. Dobra, dawaj kurwa nitro, takie standardowe. Chuj z tym zrywem. Zaraz tutaj jakiś drafting mogę złapać za tym delikwentem, a jak się trochę za nim podraftuję... Zryw! Kurwa! O nie! Tego nie chciałem robić! Nie! Tak, wiem, jestem znany z tego, że taranuję moich przeciwników, ale akurat w tej sytuacji nie o to mi chodziło. Jestem tuż za tobą! I mi zostało do końca wyścigu 86%? Kurwa, ja tego nie wygram! Dobra, ale jak tak patrzę, szczerze mówiąc, to nie wiem, czy możliwe jest wygranie tego w jakiś taki rozsądny sposób, bo... Typiara, która jest pierwsza, tak bardzo wypruła do przodu... Nie było szans! Jestem kurwa czwarty?! Czy ja muszę być na przykład chociażby trzeci, żeby wygrać? Cała moja szyba pękła! Okej! Dobrze się bawiłem, ale coś spierdoliłem, chyba. Spróbuj ponownie, nagroda 1900. Kurwa mać! No dobra, pójdziemy dalej. Twój samochód, A+, niskie ryzyko. O, a teraz obława! No tak, nielegalne wyścigi. Po każdym... A nie, jednak to nie było to. No dobra, garaż Rydela, proszę mi trasę wyznaczyć. Wracamy do garażu. W locie. Przydałoby się trochę więcej stylu. Co ty możesz wiedzieć o stylu? O Boże. Pozwalam ci prowadzić ten wóz tylko dlatego, że nie masz co robić. Ależ mam co robić. Pozować tę masce, wyglądać bosko, jak zawsze. Mówię ci, jak ja będę prowadzić te zloty, to będzie się działo. Kiedy ty będziesz prowadzić zloty? Wiesz, nie chcę spędzić reszty życia w warsztacie. Ta dziewczyna ma ambicje, kumasz? Ambicje, żeby w końcu odnaleźć styl. O, kurwa. Jak, a którym się tutaj jakby driftuje, który będzie ręczny? Może X? Tak, wygląda na to, że X. Jest gotowa odbudować Lakeshore. Ale nie jestem pewien, czy mi się to będzie udawało. Myślę, że mogę wykorzystywać raczej ten standardowy drift. Dobra, wchodzimy do garażu. Wyjebane mam w te wasze rozmowy, które tutaj cały czas prowadzicie. Dajcie mi spokój. Wejdź do garażu. Wjechaj do garażu, by zakończyć bieżącą sesję, za zdeponować gotówkę, tego nie można cofnąć. Tak, no to jest nasz fabularny w tej chwili cel. Chuj tam zrobienie większej ilości rzeczy. Wzrost obławy. Rozumiem, że, nie wiem, im więcej będę jeździł, tym bardziej będę podatny na bycie poszukiwanym przez policję. Zresetowano licznik powtórzeń. Tak, bo tutaj jest jeszcze opcja cofnięcia czasu. Gra mnie jeszcze tego nie nauczyła, więc tego nie robiłem. Nie wiem, którym przyciskiem się to nawet robi. Mam chyba 4 cofnięcia na sesję, tak jakby, na moim obecnym poziomie. O.
Dobra, faktycznie. Widziałem bardzo ewidentnie pozę, którą wykonał. Ciekawy jestem. No oczywiście niektóre są za wyzwania, są której za hajs. Co ja tutaj mogę pokazać? Palas! No tak, ja mam w tej chwili... Wykupiłem sobie abonament EA Play Pro, żeby zagrać w tę gierkę, zamiast kupować całą grę, bo pewnie mi wystarczy miesiąc, żeby pobawić się Need for Speedem. No dobra, to prawdopodobnie w edycji Palace dostałem ten taki gest, tak więc zostawmy go. Moi drodzy, nie będę już odpalał kolejnego wyścigu, to był taki odcineczek wstępny. Mam nadzieję, że się wam podoba. Mam nadzieję, że energia, którą emanuje odcinek Need for Speeda numer 1, zachęci was do oglądania odcinków 2 i wszystkich kolejnych, ponieważ no mam zamiar sporo grać tego Need for Speeda, bo jak na razie mi się bardzo podoba mój Nissan fioletowy Phantom. No rozpierdolimy paru frajerów. Chociaż ten wyścig był naprawdę trudny do wygrania, albo ja bardzo spierdoliłem. Nie da się ukryć. Wjebałem się w ciężarówkę na samym początku. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka. Ja uciekam. Trzymajcie się. Pa, pa.